Przed nami szósta edycja Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Sztuka Natury. Wśród tegorocznych gości są bardzo różnorodni fotografowie, bo są tacy, którzy specjalizują się w zdjęciach ptactwa, zdjęciach podwodnych albo pejzaży zimowych. Niech Pan coś powie o nich. Jak zwykle staraliśmy się zaprosić gości, którzy reprezentują bardzo szerokie spektrum fotografii przyrodniczej, a także filmu przyrodniczego, po to, żeby uczestnicy festiwalu mogli zapoznać się właśnie z bardzo różnorodną twórczością dotyczącą właśnie filmu i fotografii przyrodniczej. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji są Darek Sepieło, chyba najbardziej utytułowany polski fotograf i filmowiec podwodny, współpracujący z kanałem Discovery oraz Animal Planet. Oraz gościem zagranicznym będzie Petr Bambusek, który opowie o przyrodzie Borneo, na której spędził kilka lat i udokumentował bardzo różnorodną i ciekawą przyrodę tego regionu. Bardzo. Jeżeli chodzi o gości pozostałych naszego festiwalu, reprezentują oni polskich fotografów. Będzie Robert Dejtrowski, który opowie o Wiśle, swojej ukochanej, ulubionej rzece. Magda Chudzik opowie o polskich górach. Krzysztof Onikiuk o Puszczy Białowieskiej. Łukasz Kuczkowski zabierze nas w podróż przez różne kontynenty. Zaprezentuje fotografie wykonane zarówno w Nowej Zelandii, w Ameryce Południowej, jak i na Spitsbergenie. A można powiedzieć stały nasz gość, Tomek Ogrodowczyk, tym razem opowie o spuściźnie dotyczącej Włodzimierza Puchalskiego. No właściwie, bo to jest taki wyjątkowy gość, ale nie żyjący już, prawda? Tak, tak. Twórczość jego, na której właściwie wychowało się większość polskich fotografów przyrody. W każdej edycji festiwalu staramy się zaprezentować dzieła, które zostały w tym roku, dzieła, które zostały cyfrowo zrekonstruowane. Będą zaprezentowane dwie wystawy, Bezkrwawe łowy oraz Wyspa Kormoranów. Są to wystawy będące efektem cyfrowego odświeżenia dwóch albumów Włodzimierza Puchalskiego pod tymi samymi tytułami. Tylko te nowe albumy różnią się zasadniczo od wersji oryginalnej, dlatego że mamy w nich tylko zdjęcia. Natomiast oryginalne teksty Włodzimierza Puchalskiego, które były zawarte w tych albumach, w tej chwili zostały wydane w formie audiobooków, niesamowicie zrealizowanych. Oryginalne, a jednocześnie nowoczesne połączenie. Tak, głosów bohaterom opowieści Puchalskiego użyczyli najbardziej znakomici polscy aktorzy, także jest to zarówno uczta dla oczu, oglądając te zrekonstruowane albumy Włodzimierza Puchalskiego, a także dla uszu, kiedy możemy posłuchać sobie właśnie tych audiobooków w czasie oglądania albumu. Mhm. Część gości przyjedzie tylko na spotkania, część zaprezentuje swoje zdjęcia na wystawach. Tak. Jakie to będą wystawy? Jeżeli chodzi o wystawy, o których już dwie wspominałem, czyli Bezkrwawe łowy oraz Wyspa Kormoranów, wystawę poświęconą Wiśle zaprezentuje Robert Dejtrowski. Jeżeli chodzi o pozostałe wystawy, są to wystawy konkursowe. Taką najważniejszą i cieszymy się, że w tym roku ta wystawa funkcjonuje razem z Festiwalem Sztuka Natury. Jest to wystawa BBC, znana wystawa, która prezentuje efekty międzynarodowego konkursu fotografii najbardziej znanego i cenionego na świecie, fotografia dzikiej przyrody. Wernisaż tej wystawy będzie miał miejsce 5 grudnia w Muzeum Tanego Halika. A drugą wystawą konkursową jest wystawa Polskiego Towarzystwa Salamandra. Ta wystawa jest efektem też konkursu fotograficznego, który już odbywa się od 20 lat i zdjęcia z tegorocznej edycji będzie można zobaczyć w Ogrodzie Zoobotanicznym. W tym roku festiwal po raz pierwszy nie odbywa się tylko w Toruniu, ale też w Tucholi i w Brodnicy. Skąd taka decyzja? Chodziło nam o rozwój festiwalu, a dzięki temu, że do grona współorganizatorów dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uzyskaliśmy takie wsparcie, które umożliwiło nam wyjście z festiwalem na zewnątrz i w tym roku za tydzień mamy prezentację w Brodnicy dwudniową festiwalu, a w styczniu w Tucholi. I mamy taką nadzieję, że co roku dwa inne miasta oprócz Torunia będą gospodarzami festiwalu, będą to miasta z naszego województwa.
Jak co roku festiwal odbywa się w różnych miejscach, wystawy są w różnych miejscach. Jakie to będą miejsca w tym roku? Jeżeli chodzi o miejsca festiwalowe, to oczywiście główne miejsce zajmuje Centrum Kultury Dwór Artusa, gdzie będzie odbywało się większość spotkań i prezentacji. Wystawy będą prezentowane także w Domu Muz, w Muzeum Okręgowym w Eskenach oraz w Muzeum Tonego Halika oraz w Ogrodzie Zoobotanicznym. Właściwie wszystkie wystawy, które prezentujemy w Toruniu, będą dostępne do końca roku. Wystawa prezentowana w Brodnicy też będzie dostępna do końca roku, a wystawa, która będzie prezentowana w Tucholi od 10 stycznia, będzie ona dostępna do 24 stycznia przyszłego roku. Będą też konkursy i warsztaty fotograficzne, tak? Konkursy już zostały rozstrzygnięte. Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami, a także został ponownie wydany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego kalendarz na 2014 rok z najlepszymi zdjęciami festiwalowymi. Z tegorocznej edycji? Z tegorocznej edycji i widziałem już projekt i powiem, że osoby, które też oglądały projekt, powiedziały, że no tak fajnych zdjęć to dawno nie oglądały, także cieszymy się jako całe jury, które właśnie wybrało te zdjęcia, że udało nam się wybrać takie prace, które wzbudzają tak pozytywne emocje u odbiorców. A gdzie będzie można go kupić? Kalendarz będzie nie do kupienia. Kalendarz będzie rozprowadzany przez Urząd Marszałkowski, także trzeba będzie mieć sporo szczęścia, żeby stać się właścicielem takiego kalendarza. Na pewno część nakładu będzie dostępna w trakcie trwania festiwalu i będzie można go otrzymać zupełnie gratis, jako pamiątkę festiwalową. Jeszcze niech Pan powie, gdzie można znaleźć dokładny program festiwalu. Informacje o festiwalu zapraszam na stronę festiwalową www.sztukanatury.pl. Tam znajduje się program festiwalu oraz na bieżąco są przedstawiane wszystkie nowe informacje dotyczące gości festiwalowych, imprez towarzyszących, także tam zawsze informacje są na bieżąco podawane. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.